Ciągnij lekko ten słupek i puść go. I co ten słupek robi? Drga. Drga. A jaka nauka się zajmuje drganiami? Fizyka. Fizyka. No matematyka też, ale głównie fizyka. Tak. A wiesz, czym się zajmuje jeszcze fizyka? Na przykład, jeżeli ja tu mam książkę, właśnie do fizyki. Jeżeli bym ją puścił, to co ona by zrobiła, ta książka? Spadłaby. A wiesz, dlaczego by spadła? Bo jest grawitacja. Bo jest grawitacja. A jaka nauka zajmuje się grawitacją? Fizyka. No właśnie, fizyka. Fizyka zajmuje się też ruchami. Tak, ruchami. Na przykład, chodź, będziemy wracali do naszych zajęcia, chodź. No. A przy okazji możemy porozmawiać tutaj trochę o fizyce, trochę o chemii. Patrz. Na przykład jak my chodzimy, to też jest fizyka. To też jest fizyka. Dlaczego my możemy chodzić? Chodźmy na chodnik, wiesz co? Bo tutaj to się nie da, bo akurat na chodniku stoi samochód. Ale to jest mało ruchliwe tutaj, nikt nie jeździ, bo to jest taka ślepa. Ale wyjdziemy na chodnik tutaj już. Bezpiecznie. No bo zawsze jest bezpieczniej. O, tam jest taka strzałka. Jak się nazywa strzałka w matematyce i fizyce? Wektor. To jest wektor. Tak. My rozmawialiśmy też, ty mnie pytałeś o dwutlenek węgla. Jaki wzór chemiczny ma dwutlenek węgla? CO2. CO2. A jaki wzór chemiczny ma woda? H2O. Co to oznacza H2O? H to oznacza jaki atom? Atom czego? H. Wodoru. Wodoru. Czyli symbol wodoru to jest jaka literka? H. H. Ta dwójka oznacza co? H2. Dwójka, nie wiem. Że są dwa atomy wodoru w cząsteczce. A H2O, a co oznacza O? O, wiemy już, że oznacza tlen. Tlen. Czyli jeżeli jest H2O, to przejdziemy trochę na bok, żeby przejść na drugą stronę. Że woda to dwa atomy wodoru. Tak. Jeden atom... Tlenu, chodź, przejdziemy tutaj ładnie. A bomba wodorowa nie jest. A więc bomba wodorowa nie jest szkodliwa? Bomba wodorowa no jest szkodliwa. Bomba wodorowa jakby wybuchła, to jest straszny wybuch, wiesz? To ona mogłaby całe miasto zniszczyć. A ja myślałem, że ona robi wodę, bo wodą. Znaczy wiesz co, w wyniku wybuchu bomby wodorowej to jest ogromna, ogromna fala ciepła, jest fala uderzeniowa. Czy powstaje woda? Atomy wodoru łączą się w atomy o większych masach, więc tam woda to raczej nie powstaje. Przejdźmy tutaj. Bo atomy wodoru tam się nie łączą z tlenem. No nie na tym polega wybuch bomby wodorowej. Bo to jest reakcja jądrowa. Tam po prostu tworzą się nowe pierwiastki. Z wodoru tworzą się wyższe pierwiastki. Czyli tak jak głowica jądrowa, bomba atomowa czy coś, tak? No, bomba wodorowa to jest rodzaj bomby atomowej, z tym, że są dwa rodzaje, bo są bomby takiego pierwszego rodzaju, to są uran złożone z uranu. Chodź, przejdziemy. Chodź, bo dokończymy. Tam piesek za ogrodzeniem zaczął szczekać na nas, ale jest za ogrodzeniem, to jest grzeczny piesek. Więc bomby atomowe to są albo złożone z uranu, albo z plutonu, albo z wodoru. Są bomby wodorowe, no to one używają wodór. A bomby tego pierwszego rodzaju to używają uran lub pluton, takie pierwiastki. Aha, czyli te są energetyczne. A tamte są fizyczne? To znaczy, wiesz co, obie są energetyczne, czyli wydzielają dużo energii. W wyniku wybuchu bomby atomowej wydziela się bardzo duża ilość energii. No i ona niszczy po prostu. Ale coś w rodzaju bomby atomowej można zrobić z czegoś takiego elektrownię. Tylko że wtedy to nie wybucha, tylko produkuje prąd. Wtedy ten uran na przykład, albo pluton. Są elektrownie atomowe. Tak, mi o tym opowiadam. No widzisz, tak. A popatrz, a tu jeszcze jedno pytanie mam do ciebie z matematyki. Przypuśćmy, że tu są takie kwadraty, że bok takiego kwadratu ma długość jednego cala. To powierzchnia takiego jednego kwadraciku ma ile? To jeden taki kwadracik to jest... Cal kwadratowy. To jest jeden cal kwadratowy. I teraz popatrz, ile cali, żeby policzyć jaka jest powierzchnia tego koła w calach kwadratowych, to co trzeba by policzyć? Tak, ile jest wszystkich tych kwadratów? I tak na oko ile ci się wydaje, że tych kwadratów tutaj byłoby? Tak na oko. 75. No może 75. Czy to byłoby łatwe do policzenia? Jeśli
Łatwiej, jeśli jest taki sposób, że tu liczysz, ile ich tu będzie i liczysz też, ile ich tu będzie, mnożysz to... A może tak zrobić, żeby to policzyć, te kwadraty? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak, to w drugą stronę będzie 1, jak? Czyli 2, w tą jest 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. 13. 13 razy 13. To jest ile? To 3 razy 3 to 9? Wiesz co, no do... 139. Jeszcze więcej. 13 razy 10 to już będzie ile? 10 trzynastek to jest? 130. I ile trzeba jeszcze dołożyć tych trzynastek? 113. Tak. To ile to razem? 169. 169. No i teraz popatrz, czy pole tego koła to będzie 169 cali kwadratowych? Tak mi się wydaje. Nie, ty policzyłeś pole czego? Policzyłeś pole kwadratu. Po prostu ty policzyłeś nie pole tego koła, tylko policzyłeś takiego kwadratu, który... Tak, jak ja tutaj pokazuję. O, popatrz. Pokaż tutaj palcem, jak ten kwadrat by leciał. Albo nogą. Tak, właśnie. O, tak. On pokazuje nogą. Tak, tutaj, ten kwadrat. O, czy policzyłeś pole takiego kwadratu. Czyli pole tego koła to jest tyle, czy więcej, czy mniej? Mniej. Mniej. A dlaczego mniej? Bo kwadrat... No, bo kwadrat jest większy, tak? To jest poobcinane, tak? Mhm. Czyli pole tego koła jest na pewno mniejsze niż 169 cali kwadratowych, tak? Mniejsze. A jak myślisz, tak na oko, ile może być pole tego koła, tak na oko? A tak 139. No, może.